ubieranie choinki, przedświąteczne porządki, godziny spędzone w kuchni podczas przyrządzania wigilijnych potraw. Przed świętami czekało nas mnóstwo pracy. Co powinniśmy w pierwszej kolejności przygotować z okazji Bożego Narodzenia? Co wprowadza nas w świąteczny rytm? Co nas wprowadza w taki klimat świąt? Co powinniśmy przygotować na święta? Co jest najważniejsze? Swoje ser? Serca swoje powinniśmy przygotować i powinniśmy być otwarci na drugiego człowieka. A przy okazji takiego jarmarku Bożego Narodzeniowego możemy miło spędzić czas i spotkać osoby, które już dawno nie widzieliśmy. Oj, myślę, że tradycja nasza bożonarodzeniowa. Potrawy, cały ten nastrój, rodzinna atmosfera, prezenty. W świąteczny nastrój mieszkańców Olsztynka wprowadził tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy. Na targowisku miejskim pojawili się zaprzyjaźnieni wystawcy z całego regionu i nie tylko. W ich ofercie znalazły się zarówno przysmaki na wigilijne stoły, jak również rękodzielnicze niespodzianki. Sezonowe choineczki wykonane z tradycyjnych szyszek, ewentualnie tekstylne choineczki również. Są anioły. Są stroiki takie okazjonalne. Rękodzieło w tej chwili coraz bardziej jest doceniane, prawda? Bo tutaj sercem człowiek to wykonuje. Myśli o tym, prawda, jak to ma wykonać. Ja jestem hodowcą kóz, więc wszystko, co pani ma na moim stoisku, to jest od kozy. Więc różnego rodzaju sery, masło. No i też mamy też w tej chwili przetwory z mięsa koziego. Mamy konserwę, mamy pasztety, mamy kiełbasę. Tutaj możecie Państwo znaleźć miody od tradycyjnych, wielokwiatowy, lipowy, nektarowo-spadziowy, gryczany. Po nasze nowości tutaj mamy miody z domieszką kakao, czarnej porzeczki, z pierzgą, z cynamonem. Jarmark bożonarodzeniowy odbywa się w Olsztynku co roku. Jest to kolejna taka cykliczna akcja z takiego jarmarku, a tym bardziej w tym roku cenna, że trochę te szare, smutne dni związane z pandemią, z tym zabieganiem, trochę nam przed świętami tak rozweseli i rozświetli. Na wszystkich odwiedzających jarmark czekała rozgrzewająca porcja czerwonego barszczu. No jest taka tradycja właśnie, że też jest tak zwane małe co nieco od burmistrza, barszczyk czerwony tradycyjnie i paszteciki, tak jak się to robi na rodzinnych stołach. Na olsztyneckim jarmarku pojawił się również święty Mikołaj we własnej osobie. Ale czy dzieci w Olsztynku były grzeczne i dostały od niego niespodzianki? Muszę przyznać szczerze, że dzieci w Olsztynku są bardzo, bardzo grzeczne. Po spotkaniu ze świętym Mikołajem przyszedł czas na taniec i muzykę, a to wszystko w wykonaniu dzieci. Na jarmarku zaprezentowały się między innymi maluchy ze świątecznym układem tanecznym, młodzi wokaliści i perkusiści. Uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv